Siema wszystkim, z tej strony Soli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie bić naprawdę dużo ilości expa. I tyle, co musicie zrobić, to wpisujemy sobie po prostu mapkę, do której kod macie na samej górze teraz na ekranie. Jeżeli sobie go wpiszecie, to po prostu klikamy sobie odtwarza i dajemy grę prywatną. A jeżeli chcielibyśmy wesprzeć, jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję. Wchodzimy sobie w sklep z przedmiotami, klikamy sobie tutaj Soli, wpisujemy i klikamy potwierdź. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję, a teraz ładujemy się na mapkę. Jeżeli was tutaj załadowało, to idziemy sobie od razu tutaj z prawej strony dokładnie do tej rampy i musimy sobie stanąć tutaj w rogu, kliknąć po prostu dowolną emotkę, żeby nas teleportowało i nie wiem dlaczego mnie nie teleportuje, ale po prostu musicie zrobić tutaj emotkę. Jeżeli nie, to podchodzimy sobie tutaj, tutaj robimy emotkę, nie wiem dlaczego to nie działa. O, dokładnie, musimy sobie podejść do tego miejsca, więc jeżeli to zrobiliście, to po prostu musimy poczekać, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas tutaj się skończy, to jedyne co musicie zrobić, to po prostu wpisujemy sobie tutaj 683. Potwierdzamy sobie dokładnie to w tym miejscu. Jeżeli to potwierdziliście, to klikamy sobie Start AFK XP. Jeżeli to kliknęliście, to po prostu idziemy do tego domku na samym środku i pierwszy przycisk będzie tutaj na koszu. Klikamy sobie go, teraz się wracamy i po prostu idziemy do kolejnego miejsca, czyli idziemy sobie tutaj dokładnie pod ten balkon i pod tym balkonem będzie kolejny przycisk, który musimy sobie kliknąć. Klikamy sobie go, jeżeli go kliknęliście, to teraz idziemy sobie dokładnie z lewej strony i musimy znaleźć to auto, więc jeżeli je znajdziemy, to nie jest trudne do znalezienia, to idziemy tutaj na masce, będzie kolejny przycisk, klikamy sobie, wracamy się znowu do tego domku i tym razem będziemy musieli znaleźć lampę, która będzie po lewej stronie, jeżeli sobie wejdziemy. Ona także nie jest trudna do znalezienia, ponieważ będzie dokładnie w tym miejscu. Klikamy sobie E i za nią także zacznie zdawać expa. Idziemy sobie teraz do tego budynku, dokładnie do niego i musimy sobie pójść jeszcze do tego drzewka w tym miejscu. I musimy sobie na nie kliknąć E i za nie także zacznie dostawać expa. I teraz idziemy sobie do przycisków, które będziecie dostawać, przez które będziecie dostawać cały czas expa. Więc jeżeli po prostu sobie tu wejdziemy, to klikamy sobie na każdy tutaj ten róg, który jest, bo za niego także będziemy dostawać expa. Także będzie jeden pod schodami. Tutaj jeszcze musimy sprawdzić ten kąt, czy nic nie ma. Także sprawdzamy sobie tutaj kuchnię. Jeżeli tutaj go nie ma, to idziemy jeszcze do ostatniego miejsca, które jest tutaj. Klikamy sobie E i za niego także zacznie dostawać expa. Jeszcze jeszczego filmu byłoby to na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, życzę wam miłego ekspienia, widzimy się już w kolejnych filmach, siemanko.